akcja nazywa się... Gdyby o akcji Bilard Sportem Wszystkich powstał film w Hollywood, wielu pomyślałoby, że jego autorem jest Alfred Hitchcock. Zaczęliśmy od potężnego uderzenia na festiwalu bilardowym w Kielcach, potem emocje, być może nieco inne, tylko rosły. Ta podróż wiele nas nauczyła. Poznaliśmy ludzi i młodych bilardzistów, którym na razie daleko do najważniejszych podiów, choć bilard jest dla nich bardzo ważny. Tak było w ośrodkach, które dopiero się rozwijają jak daleszyce i tych, które od lat są wyraźnymi punktami na mapie, jak Szubin i Łabiszyn. W bilardzie podoba mi się najbardziej rywalizacja i to, że można grać z różnymi ludźmi i poznawać różnych innych zawodników. Grał w bilard? Po prostu zobaczyłam w szkole sobie i zakochałam się w tym od pierwszego wejrzenia. Wrocław. Hala stulecia. Tu w przyszłym roku najlepsi bilardziści, snukerzyści i karamboliści powalczą o najcenniejsze bilardowe trofea. Medale World Games. Mamy reprezentację, która regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu przychodzi na zajęcia. Wyjeżdżamy na zawody i to, że jest World Games, pozwala nam szerzej wyjść w szkole, pokazywać bilard przez pryzmat tej dużej imprezy. Na trybunach też będzie gorąco. Zawodnicy z Wrocławia zdobywają szlify, rywalizując z bardziej doświadczonymi bilardistami ze Zdun. Tam na co dzień trenują czołowi juniorzy w kraju. Kibicują im niemal wszyscy. A władze gminy doceniają to, jak bilard rozwija młodzież. Walory edukacyjne związane z nauką, z fizyką, z chemią, z matematyką, z różnymi przedmiotami, więc jeszcze ten walor edukacyjny, no, same pozytywy, więc tylko należy się cieszyć i zachęcać młodzież do jak najszerszego grania w bilarda. Pokonawszy ponad 3000 kilometrów, odwiedziliśmy kluby i szkoły. Tylko w jednej z nich jeszcze nie ma stołów bilardowych. Jest za to mistrz, Kamil Szonszor. Pokaz trików miał sprawić, że uczniowie sami poproszą o sekcję bilardową. Tak twierdzi dyrektor szkoły. A jaką usłyszą wtedy odpowiedź? Że na pewno to rozważymy. Oczywiście trzeba będzie pod względem organizacyjnym wszystko zaplanować, ale na pewno będę pozytywnie nastawiona do tego pomysłu. Bo bilard rozwija, bo uczy cierpliwości i analitycznego myślenia, bo jest sportem jak każdy inny, a jednak wyjątkowy, bo dla wszystkich. Pokazanie bilarda masowej publiczności, nie tylko w klubach, nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, jest tym, do czego powinniśmy teraz dążyć. Jest tym, gdzie powinniśmy szukać nowych talentów, nowych narybków, gdzie powinniśmy kierować nasze właśnie zainteresowania i naszą pracę. Znów spotkaliśmy się z tysiącami dzieci. Śledziliśmy, jak wzrasta liczba polubień dla akcji na Facebooku. Tam też najmłodsi dzielili się z nami swoimi emocjami, pisząc wiadomości, wysyłając zdjęcia. Wiemy, że nie jesteśmy tylko ambasadorami swojej dyscypliny. Docieramy tak daleko i tak skutecznie do najmłodszych dzięki zaufaniu rodziców, pomocy sponsorów, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dalej już nie dotrzemy. Nie musimy, bo cel po raz kolejny został zrealizowany. Kilka tysięcy dzieci zakochało się w bilardzie. Jeżeli wśród nich nie ma przyszłego mistrza Europy lub mistrza świata, to ja ten Bałtyk przepłynę w pław.